W tym filmie zobaczymy sobie, że algorytm mnożenia pod kreskę, którego się uczymy wszyscy w szkole, działa nie tylko dla liczb zapisanych w systemie dziesiętnym, ale dla liczb zapisanych w dowolnym innym systemie pozycyjnym o dowolnej innej podstawie. No i zrobimy sobie przykład dla systemu o podstawie 2, czyli pomnożę dwie liczby w systemie dwójkowym. Powiedzmy, że wezmę sobie 9. 9 w systemie dwójkowym to jest 1 ósemka, 0 czwórek, 0 dwójek i 1 jedność. I pomnożę 9 przez 5. A 5 w systemie dwójkowym wygląda tak, że to jest 1 czwórka, 0 dwójek i 1 jedność. No i teraz chcę pomnożyć te liczby przez siebie. No to robię to dokładnie tak samo, jakbym wykonywał to mnożenie, gdyby te liczby były zapisane w systemie Po prostu mnożę przez kolejne cyfry i podpisuję tutaj kolejne wiersze. Czyli zaczynam mnożyć przez tę jedynkę. No i jak się za chwilę przekonamy, to mnożenie w systemie dwójkowym jest dużo łatwiejsze nawet niż w systemie dziesiętym, dlatego że wystarczy znać tabliczkę mnożenia tylko przez 1. Wystarczy wiedzieć, że 1 razy 1 to jest 1, a 1 razy 0 to jest 0, a 0 razy 0 to jest 0. Tylko takie mnożenia tutaj występują. Bo mamy 1 razy 1 to jest 1, 1 razy 0 to jest 0, 1 razy 0, 0, 1 razy 1, 1. Nie, nie występują mnożenia przez inne cyfry niż 0 i 1, no bo nie mamy innych cyfr. No właśnie, dalej mnożymy przez 0 i zaczynamy podpisywać tutaj od tej kolumny, czyli 0 razy 1 to jest 0, 0 razy 0 to jest 0, no będą same 0, no bo mnożę przez 0. Czyli w zasadzie mógłbym tego wiersza tutaj nie pisać, ale no, dla podkreślenia, że to jest jak działa ten algorytm, to go jednak napisałem. No i teraz mnożę przez, kolejny, przez kolejną cyfrę, przez tę jedynkę. No i będę miał 1, 0, 0, 1. No i teraz dodaję. Tutaj mamy 1 0 dodać 0 to jest 0. Tutaj mamy 1 1 0 1. Akurat tak się przypadkiem złożyło, że nie dostaliśmy tutaj nigdzie w sumie cyfry większej niż 1. No ale gdybyśmy dostali np. dwójkę czy trójkę, no to wiedzielibyśmy, że trzeba po prostu przenieść do następnej kolumny, tak jak pokazywałem to przy dodawaniu w poprzednim filmie. No i dostałem wynik. To jest tyle. No i to było 9 razy 5, czyli to jest 45. Możemy teraz sprawdzić, czy ta liczba zapisana w systemie dwójkowym, czy to rzeczywiście będzie 45. No to sprawdźmy. Co to jest za liczba? No ta liczba. Tak, tutaj to jest miejsce jedynek, tutaj to jest miejsce dwójek. Tak, tutaj jest miejsce czwórek, tutaj jest miejsce. Ósemek, tu jest miejsce szesnastek, a tutaj jest miejsce 32. Czyli widzimy, że w naszej liczbie występuje 32, 0 szesnastek, jedna ósemka, jedna czwórka i jedna jedynka, czyli nasza liczba to jest 32 dodać 8, dodać 4 i dodać 1. 32 dać 8 to jest 40, dodać 4, dodać 1 to jest rzeczywiście 45. Czyli rzeczywiście w wyniku tego mnożenia dostaliśmy liczbę 45. To jest dwójkowy zapis liczby 45. Oczywiście, gdybyśmy myśleli, gdybyśmy używali na co dzień systemu dwójkowego, to nie, nie musielibyśmy tego już zamieniać na system dziesiętny. Po prostu. W tym momencie skończylibyśmy rozwiązywanie zadania. Widzielibyśmy, że to jest liczba. Oczywiście ona ma jakąś inną nazwę. W ogóle to jest ciekawe. Można by spróbować wymyślić nazwy dla takich liczb zapisanych w systemie dwójkowym, bo my używamy nazw 45. 45 to jest ewidentnie nazwa związana z tym, że używamy systemu dziesiętnego. Gdybyśmy używali systemu o innej podstawie, no to inaczej byśmy tę liczbę nazywali. No tak czy inaczej, myślę, że Cię przekonałem, że mnożenie w systemie dwójkowym jest bardzo proste, nawet prostsze niż w systemie dziesiętnym.